Od kilku tygodni przy prezydent miasta pracował zespół, którego zadaniem było stworzenie pakietu pomocowego dla kołobrzeskich przedsiębiorców. Pakiet został przygotowany. Jutro w formie 3 uchwał trafi pod obrady radnych Rady Miasta. Wspólna praca zaowocowała tymi 3 uchwałami, które jutro na sesji, pierwszej sesji w historii Kołobrzeskiej Rady Miasta, która odbędzie się w trybie online, wierzę, że jednogłośnie, zgodnie podejmiemy. Jestem przekonany, że choć w części umożliwi to naszym kołobrzeskim przedsiębiorcom, docelowo pracownikom, mieszkańcom Kołobrzegu przetrwanie tego trudnego czasu. Przygotowane uchwały zakładają zniesienie opłaty prolongacyjnej, odstąpienie od pobierania dzierżawy za kwiecień i maj. Trzecia uchwała, ona dotyczy podatku od nieruchomości i proponujemy w tym pierwszym etapie, w tym pierwszym kroku pakietu pomocowego przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień do końca września. Z pomocy miasta będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, którzy w okresie udzielania pomocy ochronili miejsca pracy i nie mają zaległości w płatnościach na rzecz miasta. Chcemy zawalczyć o każde miejsce pracy. Przygotowaliśmy i chcemy wdrożyć w życie pomoc przedsiębiorcom, taką, która umożliwi im prowadzenie działalności i niezwalnianie naszych mieszkańców, niezwalnianie z pracy kołobrzeżanek i kołobrzeżan. To pierwszy pakiet propozycji. Mają być kolejne, ale dopiero wtedy, gdy wejdą w życie przepisy najnowszej specustawy, określanej mianem tarczy antykryzysowej 2.0. Projekt tej uchwały przewiduje odroczenie terminu płatności za kolejne miesiące, płatności od podatku od nieruchomości za kolejne miesiące, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, do przyszłego roku, do końca października. Czyli dajemy przedsiębiorcom niejako 2 sezony letnie, prawie 1,5 roku do tego, aby ten odroczony podatek wpłacić z powrotem do budżetu miasta. Jutro zostanie też otwarty specjalny punkt pomocy prawnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Kołobrzegu. Punkt funkcjonować będzie w formie elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem pomoc@um.kolobrzeg.pl. Dzisiejszą konferencję prasową nadamy na naszej antenie zaraz po wydarzeniach dnia.